Cześć, z tej strony Wujaszek Fericzek, Krzysztof Ferenc z Team Iridium Labs. Znajdujemy się na PGE Narodowym i jest ze mną po mojej prawej stronie Marcin Różalski. Witam Cię, Marcinie, serdecznie. Witam wszystkich, witam. Moje osobiste zdanie jest takie, że co Marcin mówi, to też myśli i co myśli, to zawsze mówi, więc kilka najpierw takich pytań, że tak powiem, abstrahując od Twojej osoby, wierzę, że Ty będziesz mógł mi tutaj szczerze odpowiedzieć. Powiedz mi, szybciutka Twoja opinia na temat walki Mamed Khalidow, Borys Mańkowski. Twoim zdaniem zwycięży? Borys. Dlaczego? Bo tak chcę. Bo Ty byś tak chciał? To znaczy, wiesz, no to jest, nie wiem, powiedziałeś, że szybko mam odpowiedzieć, to taka szybko odpowiedź. Wiesz, no inaczej, serce moje bardziej się po prostu na Borysa, wiesz, kieruje, no mamy datę, znam, to jest moment, jestem zakolegowany, tak, ale wiesz, no z Borysem się znam bardzo długo, jesteśmy przyjaciółmi z Borysem i wiesz, no i bardziej moje serce jest na Borysa. Druga sprawa, Borys jest młodym bardzo zawodnikiem, ambitnym, ma styl, który Mamedowi za bardzo nie leży, bo Borys cały czas jest na gipce, cały czas na miękki flow, skraca dystans, idzie w bójkę, a dwa, zauważmy, że jest mega zapaśnikiem. Czyli skrócenie dystansu przez Borysa boksersko, za chwilę przechodzi w zapas. Mamed, nie ukrywajmy, nie lubi się bić, bo wszystkie walki, które wygrywał, on dużo ciosów nie przyjął, on zadawał ciosy, ale dużo nie przyjął. Czy sprowadzi Borysa? Ciężko będzie sprowadzić Borysa, to Borys jest mega zapaśnikiem. A wiesz, a Mamed, cofając się, no, kto długo walczy, kto siedzi w sportach walki, to wie, że defensywa zabiera dużo więcej prądu niż ofensywa, prawda? Cały czas pracując na wsteku, cały czas będąc na zwodzie jakieś kombinacje, gdzieś może się, wiesz, zaplątać, skrócić za bardzo dystans, Borys będzie mógł, no i wtedy... Może, a poza tym, Borys, wywierając presję na Mamedzie, uważam, że... lepiej będzie kondycyjnie przygotowany niż Mamed i myślę, że to będzie decydujące. Okej. Uciekamy od tematu tutaj chłopaków Mameda i Borysa. Popek bardzo był wdzięczny Tobie za pomoc w tych przygotowaniach. Wiem, że tam bardzo się staraliście Wy dwóch, żeby mimo tego, że ten czas współpracy i w ogóle czas przygotowań do walki był taki krótki, żeby Popek oczywiście wypadł jak najlepiej w tym starciu z Mariuszem Pudzianowskim. Powiedz takie dwa zdania od siebie jako sportowca, jako fightera, jako coacha Popka. Jak ty widzisz tą walkę? Jak ty oceniasz ten rezultat? Co tam się stało? Co tam nie zagrało? Czy troszeczkę puściły nerwy, czy rzeczywiście tam było takie piorunujące uderzenie? Jak Ty to widzisz? Jakie jest Twoje zdanie? Wiesz co, ciężko mi się wypowiadać na ten temat, bo może ja nie jestem dobrym trenerem, może gdzieś zrobić się błąd w przygotowaniach, nie wiem. Czasem, wiesz co, przykro mi jest bardzo wracać do tamtego momentu, do całej tej wiesz, naszej współpracy. Nie chciałem za bardzo o tym mówić, bo musiałbym poruszać tematy, które są tematami prywatnymi, które odbywały się na sali i które z sali nie powinny wychodzić, prawda? No, jeśli chodzi o samą walkę, to moje zdanie jest takie, że spanikował. Walka była spokojnie do wygrania, była spokojna, jeżeli nie do wygrania, to nie do przegrania w ten sposób. Weszła panika, weszło to, o czym właśnie nie chcę mówić, no i zakończmy już ten temat. Okej. Ostatnie pytanie, które tak naprawdę nie tyczy się jeszcze Twojej osoby, ale po tym pytaniu obiecuję, że już skupimy się tylko i wyłącznie o Tobie. Jestem ciekaw bardzo Twojego zdania. Pod samego oktagonu oglądałem na Circus of Pain 37 walkę Bedorfa z Fernando. Moje osobiste zdanie, może nie jestem turbofachowcem, jeżeli chodzi o sporty walki, ale jednak gdzieś tam kiedyś przez te 10 lat jakiś tam sobie karate shotokan trenowałem. Wiem mniej więcej, jak zawodnicy w formie, w sztosie, przygotowani, którzy przeszli naprawdę porządny obóz szkoleniowy, przygotowawczy, jak wyglądają, jak prezentuje się ich aparycja, jak wygląda ciało. Też jestem w stanie ocenić, jak ci zawodnicy po kilku minutach, czy po kilku chwilach tam walki, tak, czy to w stójce, czy w parterze, jak oddychają, jak to ciało się zachowuje. Moim skromnym zdaniem Bedorf był absolutnie nieprzygotowany. Jak Ty to widzisz? Oczywiście, jeżeli nie chcesz się wypowiadać, możesz się nie wypowiedzieć. Nie, wypowiem się, bo nie zgodzę się z Tobą. Przede wszystkim nie zgodzę się nad jednym bardzo ważnym elementem. Definicja mięśnia i wygląd w ringu w klatce o niczym nie świadczy, bo w takim razie Fedor Emelianenko nigdy nie byłby w formie, Roy Nelson nigdy nie byłby w formie
i dużo, dużo zawodników nie byłoby nigdy w formie. Po prostu. My nie jesteśmy kulturystami. Ja też na przykład, słuchaj, no ja trenuję, naprawdę ci powiem, zapierdalam. Kto ze mną trenuje, to wie, jak ja trenuję. Ponoszę wyrzeczenia, trzymam jakieś tam diety, biorę odżywki, jakąś inną chemię przyjmuję. Ja nie mam definicji nie wiadomo jakiej, bo ja mam taką genetykę, tak? Druga sprawa, problem polega na tym, że walka na gali nie ma nic wspólnego, zupełnie nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje na sali gimnastycznej w czasie przygotowań, ponieważ na sali gimnastycznej jesteś ty i twój partner, tak? No, najwyżej współtrenujący. Pierzemy się tak, że czasami, ja mówię teraz po swoim klubie, trzeba było krew zmywać mopem, bo zielone puzzle były czerwone. Po prostu u mnie skaczemy po głowach sobie, bijemy się łokciami bez ochraniaczy, jest rzeź. Ale wchodząc do klatki, to tak jak stadion. Na tą porę stadion nie robi na mnie żadnego wrażenia. Ja nie wiem, jak zareaguję ja na stadion, gdy ja już tu będę, będą huki, krzyki, pójdzie pierwsza walka, druga. Może się tak przestraszę, że usiądę w rogu i będę ssał kciuka, albo wejdę i tak mnie przypnie, że to będzie wyglądało tak, że tak jakbym się nie przygotował. Mnie zabiło coś takiego, zabiło mnie to, wracając od tyłu, z Jamesem McSwinem w Londynie, zabiło mnie to. Hala mnie zabiła, za długo czekałem, przepaliłem się, wyrozgrzałem się, za długo czekałem, przepaliłem się, nie potrafiłem już się później dogrzać, klatka mnie zabiła. Tak samo było z Przemkiem Saletą, gdy walczyłem, tak samo przegrałem, z Tony Gregorio u mnie w mieście, tak samo się przepaliłem. Po prostu są takie elementy. Dlaczego Karol przegrał? Tu chodzi o co innego. A kondycyjnie, przepraszam, Karol, był gotowy? Tu właśnie, ale to widzisz, to jeżeli ci zabiera, cię przypina, to ci zabiera oddech. Teraz powiem ci, jak ja to widzę z Karolą. Oczywiście to tylko Karol może ci powiedzieć. My możemy sobie domniemać. Ja widzę to w ten sposób. Karol może troszeczkę za bardzo nonszalancko poszedł do Fernando. Młody zawodnik, który wcześniej odmówił walki z Karolem, tak? Później walkę przyjął. Druga sprawa, Karol kilka lat był niepokonany. 5 czy 6 razy bronił pasa. I teraz zwróć uwagę, że o wiele łatwiej jest coś zdobyć, niż coś utrzymać. Karol ten pas bronił. Może stracił na chwilę ogień. Może stracił najnormalniej BHP. Najnormalniej stracił BHP. Podszedł troszeczkę może za bardzo nonszalancko. Może gdzieś odpuścił sobie, nie wiemy. To wie tylko Karol. Karol sam mówi, że były czynniki, które spowodowały to, że nie był w 100% przygotowany. Poza tym ta kontuzja pleców. Widzisz, Karol, no przecież zobacz, gdy walczył z Peterem Grahamem, Peter Graham, gdy skracał dystał, bił, tak? Tak jak na przykład teraz Fernando był blisko. Karol raz go przewracał. Tu Karol ani razu nie przewrócił. Dlaczego? Może naprawdę tak. Także wiesz, tu nie oceniam Karola, bo ja sam nie lubię, jak ktoś mnie ocenia. Możemy tak sobie luźno porozmawiać. Karol, wiesz, Karol walkę przegrał, no i co? O taką właśnie luźną dyskusję mi chodziło na ten temat. Dobra, możemy teraz przejść troszeczkę, że tak powiem, na temat twojej osoby. Czy generalnie było zaskoczeniem dla ciebie to, że wskoczyłeś tutaj i będziesz walczył z Fernando o tytuł tego mistrza KSW, międzynarodowego mistrza KSW wagi ciężkiej? Stadion tak, był dla mnie zaskoczeniem stadion na początku, ponieważ powiem ci, wracając jeszcze do pierwszych pytań, po Circus of Pain miałem duży przesyt tego wszystkiego, spowodowany właśnie tym wszystkim, co się działo. I co się działo u mnie, i co się działo później na gali. Miałem przesyt, bardzo duży przesyt i to nie był taki przesyt po prostu, tylko naprawdę, uwierz mi, że miałem totalnego, kurwa, może nie doła, ale totalną taką niechęć do wszystkiego. No Maciek podszedł mnie bardzo psychologicznie, tak, no bo jak zaczęliśmy rozmawiać właśnie o stadionie, wiesz, Karol, gdy był mistrzem, nie był w ogóle w moim zasięgu, bo ja nie zasługiwałem na tą walkę. Gdy Karol przegrał, to wiesz, to widzisz, to w sporcie zawodowym nie ma wicemistrzów. W sporcie jesteś mistrzem, przegrywasz i gdzieś tam spadasz, tak? I teraz też to jest dziwnie poukładane, bo zawodnicy, którzy tam wygrywają, idą wysoko w rankingach, którzy wygrywają, idą mniej. No ja po wygranej na gali 35 w Sopocie, gdzieś tam w rankingach poszedłem wyżej, mimo że wcześniej się 2 walki przegrałem, tak? No gdzieś tam poszedłem wyżej. Karol przegrał, Karol nie będąc mistrzem, widzisz, tu chodzi o to, że jest szansa walki z mega dobrymi zawodnikami, tak jak Karol. Ja bym chciał walczyć z takimi zawodnikami na czysto sportowej rywalizacji, bo Karol jest, bardzo lubię Karola i go szanuję i tak samo jest w drugą stronę. I byłaby fajna walka na aspekcie sportowym, wiesz, chodzi, to jest fajne. Karol mega dobry zapaśnik, grappler, ja bym musiał mega się, wiesz, szkolić w anty tym wszystkim i tu było fajna była dla mnie też motywacja. I gdy zaproponowałem może właśnie, że taka walka, to
Maciek powiedział, że Karol jest planowany dla kogo innego. No ale ten kto inny się zesrał i walki z Karolem nie dał, nie wziął, a Maciek powiedział mi, że właśnie, że Fernando. No to powiem ci, zabiło mnie to. Zabiło mnie to w kategorii tak dobry, wiesz, zawodnik, że na tamtą porę, wiesz, wygrał z Karolem. Wiesz, bio, też taki, wiesz, też taki uliczny chaos, taki jak ja, wiesz, taki, wiesz, ma jak ja. No i wiesz, no i tu już nie chodzi o pas. Pas jest tylko trofeum za walkę. To jest tylko to. To nie jest wyznacznik niczego, ten pas dla mnie. Tu chodzi o walkę z takim zawodnikiem jak Fernando. I gdyby nawet na tą porę, tu, w tym momencie, dostaje, wchodzi Maciek i mówi, słuchaj, odwołujemy pas. Walczycie, ale nie o pas. Ja nadal tą walkę biorę. Ja tą walkę wziąłem, mimo że ja dostawałem propozycję innej walki. Za dużo, zapraszam, dwa razy większe pieniądze niż za Fernando. Ja bym wziąłem walkę z Fernando i nie chodzi o pas. Ja cały czas mówię, tu nie chodzi o pas. Tego pasa może nie być, bo ja ogólnie nie zasługuję na walkę o pas. Ale jeżeli by polityka Federacji KSW była poukładana, jakoś te drabinki byłyby wszystko racjonalnie, no to nie wiem, kto by teraz miał tą walkę o pas, bo to trzeba by wszystkiego, każdego z każdym, wiesz, zmiksować, to tam, to nie ma. Jest Fernando, jest walka o pas, ja się bardzo cieszę. My oczywiście też się bardzo cieszymy. Powiedz mi, Marcin... Ja chciałem wam bardzo podziękować za to, że wzięliście w patronactwo Fernando, że go w jakiś sposób wspomagacie, że go sponsorujecie, że jest twarzą waszej marki, bo to jest ważne. To jest ważne, jeżeli zawodnik dostaje wsparcie, zewnętrzne wsparcie od jakiejś firmy, na której może polegać, że wie, że nie jest sam i że wie, że w jakiś sposób tego wiesz, odciąża, bo ja w jego wieku, Fernando ma lat 28, ja w jego wieku nie miałem nic, ja w jego wieku miałem kominiarki i rękawiczki, także wiesz, ja sam musiałem zapierdalać, żeby zarobić, on to ma i to jest fajne i dlatego chciałem wam bardzo za to podziękować w jego imieniu. Staramy się, przykładamy się i rzeczywiście robimy, że tak powiem, maksimum, żeby on czuł tutaj się w Polsce, nie tylko w Polsce, również w Brazylii doceniany i żeby wiedział, że tą opiekę ma taką maksymalną od Iridium Labs. No poza tym na pewno wiesz, Marcin, jak to jest, w Brazylii się tak naprawdę nie przelewa. On tutaj zaczyna się robić naprawdę dużą postacią, jeżeli chodzi o Europę, jeżeli chodzi o Polskę, jest skromnym, bogobojnym fighterem. No i takie wsparcie jest potrzebne. Fajnie, że jest taka kooperacja jak Iridium Labs i Fernando i oczywiście tego się będziemy trzymać. Kolejne pytanie do ciebie. Powiedz mi, jak byliśmy na media treningu, widzieliśmy się, mieliśmy tam okazję dwa zdania zamienić. Wspominałeś o problemach troszeczkę zdrowotnych, o zatokach. Zatoki zreperowane, już jest wszystko w porządku? Już, że tak powiem... Zatoki na tą porę już jest luks. W skali od 10 jest 8. Jeszcze tam tydzień, dwa, żeby te skrzepy wszystkie mi wypłynęły, bo jest coś takiego, na przykład, że robię trening i czuję jak tak, wiesz, coś przechodzi, tak zatyka i muszę wtedy mocno smarknąć. I naprawdę rzeczy, jakie mi wypadają, to ja je dotykam, bo ja myślę, że one żyją. Wiesz, to jest takie wszystko z tego. Ale tydzień po operacji była tragedia, była bardzo duża tragedia. I powiem ci szczerze, że naprawdę to była jakaś mega depresja, stany jakieś kurwa praktycznie agonalne, bo nie wiedziałem, co z sobą zrobić. Nie mogłem wyjść z psami, nie mogłem bzykać, nie mogłem trenować, nie mogłem nic. Byłem cały czas, że wiesz, ta narkoza gdzieś tam krążyła po ciele, wiesz, plus antybiotyki, plus to wszystko. I było naprawdę bardzo ciężko. Dopiero po pierwszej kontrolnej wizycie, jak to wszystko już odstawiłem, zacząłem się ruszać, trenować. Na początku pierwszy dzień robiłem tylko, wiesz, cardio, siłownie, tarcze, wiesz, nie? Później dopiero w drugim tygodniu zacząłem robić grappling, zapasy. No i teraz od tego tygodnia już zacząłem sparingi, takie, wiesz, takie już ciężkie swoje. Także, wiesz, także jest to, ale mówię, jest fajne, bo wiesz, jest cała przepustowość nosa już jest dobra i nawet ta wydzielina, jak mi spływa teraz zatok, to naleci mi do nosa, nie do gardła, wiesz, bo to wtedy tu mnie blokowało, taka kulka była, że musiałem ją, wiesz, tym uchem wymiotnym wytegować, no i czasami to było niemożliwe. Czyli fajtersko, że tak powiem, akurat żeby wejść do oktagonu i zawalczyć z zawodnikiem naprawdę na wysokim poziomie, no tak, będzie super. Nie wyszedłbym do takiego zawodnika, bo słuchaj, są zawodnicy, inaczej, nie nazywajmy tego zawodnicy, są typy, które wychodzą po prostu do walki po pieniądze, są, ja wiem o tym, bo siedzę w tym od dupy strony i wiem, tak, uda mu się to, nie uda. Znaczy uda mu się to uda, nie uda mu się to nie uda, ale pieniądze zarobi, prawda? Ja nie wziąłbym tej walki, gdybym nie był w 100% sprawny i moja użyteczność do spożycia nie byłaby stuprocentowa, bo Fernando zasługuje na to, żeby wyszedł do niego zawodnik przygotowany i ja sam chcę
i to powoduje właśnie u mnie Fernando, żeby znów osiągnąć te, wiesz, szczyty swoich możliwości i umiejętności, bo każda walka powoduje, że się zwiększa natężenia treningowe. Nie wydłuża się czas trenowania, bo to nie ma nic wspólnego, tylko czas na przykład tych 5 rund, które robiłem, tak? Teraz robię na większej intensywności, na większym dociążeniu, na większym takim, wiesz, podwyższeniu tego wszystkiego. Tak, i to jest fajne, i to jest fajne. Powiedz mi, czy ty już jesteś w tym momencie na tym etapie, wiem, że był ten zabieg tutaj na Zatoki, powiedziałeś stopniowo, jak to wyglądało, tak, że najpierw było cardio, były tarcze, później grappling, teraz spokojnie tam wracasz sobie do tych swoich sparingów. Kiedy ruszasz z takimi pełnymi przygotowaniami, gdzie to będzie już ta... Już byłem w takich przygotowaniach, bo ja tak trenuję, ja po prostu zawsze wcześniej przed walką kończę, ponieważ no nie ukrywajmy, nie oszukamy wieku. Ja mam 39 lat, ja muszę wcześniej łapać regenerację. To oczywiście wieko niczym nie świadczy, bo Pitek Gacha ma 41 lat bodajże, tak? I cały czas walczy. Randy Couture czy inni zawodnicy, czyli ja się nie porównuję teraz do tych zawodników, tylko chodzi, że każdy ma jakąś tam inną granicę wieku, prawda? Ja mam 39 lat, ja potrzebuję wcześniej się regenerować, łapać szybkość i dynamikę. I wiesz, i ja cały czas jestem w gazie, cały czas trenuję, po prostu wcześniej kończę, tak? Teraz mówię, teraz od jutra już zaczynamy ostre, ciężkie sparingi, no i tak już będzie do walki. Jak poznałeś swojego przeciwnika, dowiedziałeś się, że to będzie Fernando Junior. Masz jakiś plan na jakiekolwiek zmiany, innowacje w swoim treningu? Czy jedziesz, jesteś pewien tego, że te przygotowania są jak najbardziej na tip-top i są okej? To znaczy, słuchaj, jak to się mówi, nie zmienia się zwycięskiej drużyny i nie przesadza się starych drzew. Drużyny mam, uważam, mega. Bo przyjeżdżali do mnie różni chłopacy z różnych klubów na treningi i naprawdę moja drużyna potrafiła postawić się wysoko, tak, i dobrze dociążyć. Druga sprawa, skuteczność moich treningów też jest dobra, no bo nigdy nie przegrałem w nie wiadomo jakiś sposób, wiesz, zdominowana. Jak przegrywałem, to wiedziałem dlaczego, gdzie popełniłem ten błąd. Najbardziej na przykład, wiesz, tak, nie to, że mi doskwiera, ale gdzieś tam w głowie mi siedzi ta przegrana z Jamesem McSweeneyem, gdzie po prostu zabrakło mi drużyny. Zabrakło mi drużyny, która by pomogła mi w tym chwili ospania tego zastoju. I wiesz, no i co? No i tylko po prostu mówię, zwiększam intensywność, zwiększam, wiesz, ten gaz. Także tak, jakbym sobie zrobił zastrzyk nitru. Okej, okay, powiedz mi, czysto hipotetycznie, wygrywasz z Brazylijczykiem, zostajesz mistrzem wagi ciężkiej międzynarodowej federacji, jaką jest KSW? I co dalej? I teraz czysto hipotetycznie moim marzeniem jest zwakować pas, dać go na licytację i skończyć karierę. Ubiegłeś mnie, Marcinie, właśnie z moim pytaniem, bo chciałem się zapytać, masz 39 lat, ale wciąż działasz. Bardzo często, co mi osobiście jako kulturyście się podoba, że nie jest to dla ciebie temat tabu i mówisz o tym. Ja uważam, że o tym się powinno mówić, że czasem zdrowie nie domaga już tak bardzo, nie dlatego, że tam, nie wiem, że byliśmy w życiu nierozsądni, tylko dlatego, że poświęciliśmy wszystko karierze sportowej, tak jak ty. I czasem potrzebna jest jakaś tam chemia, jakieś wspomaganie i czasem po prostu człowiek chodzi tak jak tablica Mendelejewa. Ja znam to z autopsji i tutaj też nigdy tego tematu gdzieś tam nie zamiatam pod dywan. Powiedz mi, czy to by był na pewno dobry moment, żeby zakończyć tą karierę? A jeżeli nie wygrasz, to co? To jeszcze parę latek, jeszcze parę walk? Kiedy będzie ta granica? Wiesz, to jest ciężkie, bo to jest takie, wiesz, takie czysto hipotetyczne. W poprzednich wywiadach też tak mówiłem, że ja bym chciał to zrobić, bo to czegoś takiego by nie było i to byłoby mega, bo wiesz, bo gdybym zdobył ten pas, byłbym mistrzem, no to co, no to obrona pasa, prawda, zaraz mnie czeka, czyli młody jakiś gniewny by chciał mnie zbić, nie, a ja bym musiał znów podwyższyć to wszystko i znów orać, a jest coraz ciężej się zmuszać do tego, no nie ukrywajmy. To jest raz, ale wiesz, ale nie mówię, że wygrywam i kończę, czy wygrywam i idę dalej, czy że przegrywam. Wiesz, na razie skupiam się naprawdę na tej walce, żeby na tyle, ile to będzie możliwe i to będzie wszystko dane, przygotować się, tak? Przygotować się solidnie. Gdy to wszystko zostanie tak poukładane i tak obnażone w klatce, że ten pas będzie mój, to wtedy, powiem ci, chodzi o impuls. Chodzi o impuls, co się stanie, ale na tą porę naprawdę, powiem ci szczerze, pod cenę honoru, bardzo chciałbym zlicytować ten pas, zwakować go,
żeby go odzyskał Karol, żeby walczyli, wiesz, bo na tą porę, no mówię, w federacji, wiesz, byłby zwakowany, na przykład jeszcze raz walka Fernando z Karolem byłaby fajna. No i co? Ja bym sobie, wiesz, a ja bym sobie kupił jakieś nowe gumiaki, bo te mi się przecierają i latał sobie po Różalowie. Jedno z moich ostatnich pytań. Jeszcze jakby kiedyś się nadarzyła okazja, jak zdrowie pozwoli tobie, no podejrzewam, że może do takiej walki już nie dojdzie, prawdopodobnie nie dojdzie, ale jak nadarzyłaby się okazja, byłyby jakieś takie przychylne okoliczności, to zmierzyłbyś się z Karolem Bedorfem? Wiesz co, nie wiem, no jeżeli by wszystko by się pokładało, wiesz, no ja ci powiem tak, obserwując Karola tyle lat w wadze ciężkiej, no słuchaj, no Karol jest najlepszym zawodnikiem w federacji, tak? Fernando jest mistrzem, pokonał Karola. Ja nie mówię, że Fernando jest złym zawodnikiem. Na tamtą porę był lepszy, prawda? I wiesz, no ale Karol tych walk jednak stoczył dużo więcej, prawda? I wiesz, i to normalne, że ja jako zawodnik wagi ciężkiej chciałem się z Karolem, konfrontować, tak? Raz, że wiesz, że fajne jest to, ja lubię walczyć bardzo z zawodnikami. Jeżeli nie ma tej chorej krwi, tej chorej napięki, bo dla mnie jest bardzo słabe. To jest dla mnie bardzo słabe. A wiesz, a z Karolem jesteśmy na stopie koleżeńskiej i byłaby fajna walka, wiesz, nie byłoby, wchodząc, tak jak na przykład była wcześniejsza walka na KSW-35, gdzie tam udusiłem tego, kto ze mną walczył, nie było napięki między nami. Ja całą swoją energię, agresję skupiłem na przełożeniu sportowej. To było fajne. To było fajne, bo nie zabierało mi głowy i moich przygotowań nic z boku. Albo czy on coś powie, albo coś tam. I tak samo tu, wiesz, chodzi. Nie było w tej walce presji w kategorii kurwa, jak wygram to co, a jak przegram to co. Nie, to było takie coś jak u nas na sali. Ja tak się czułem jak na sali. I tu z Karolem byłoby, sądzę, to samo, że moglibyśmy pokazać 100% możliwości, wiesz, no, czy to będzie nam dane, nie wiem, no zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, wiesz, no Karol teraz walczy rewanż z Michałem, który uważam też, że wygra, no a później zobaczymy, co dalej, wiesz, zobaczymy. Abstrahując troszeczkę od MMA, od oktagonu, od tego, co tutaj się będzie działo na PGE Narodowym, chciałbym podpytać ciebie, skąd pomysł? Co oznacza do końca ta idea, wypalenie tym gorącym metalem tej cyferki, jeżeli dobrze pamiętam, to 269, tak? Może to, żebyśmy się źle nie zrozumieli. Mi oczywiście teraz nie musi odpowiadać, bo ja, że tak powiem, wiem, ale nie wszyscy ludzie wiedzą, nie wszyscy ludzie się interesują takimi tematami, a co jest ważne i co jest ciekawe w tej twojej idei, wspomniałeś tam, że czasem, szczególnie u nas w Polsce, trzeba ludzi pierdolnąć młotkiem w głowę, żeby im coś uświadomić, bo rzeczy jakieś tam mówione leciutko, ubierane w jakieś tam sreberka nie przemawiają i czasem trzeba zrobić coś brutalnie i wideo musi być fest i idea musi być mocna, żeby gdzieś tam to dotarło. Powiesz tutaj dwa zdania? Tak jest. Chodzi o to, że 269 jest to liczba wypalona, numer wypalony Cielakowi, który szedł na rzeź w Izraelu. No i działacze na rzecz obrony zwierząt, ochrony zwierząt wykupili tego Cielaka. I ten symbol, jaki miał wypalony ten Cielak, stał się symbolem walki o godne traktowanie zwierząt, tak? Szczególnie tych zwierząt rzeźnych, które idą na rzeź, na konsumpcję. I teraz wypalenie moje na celu ogólnie miało pokazanie ludziom to, że ja robię to świadomie. Ja tak, mogę. Ja nie namawiam nikogo do wypalania. Nawet do wytatuowania sobie tego, jeżeli ktoś się z tym nie utożsamia. Bo to nie jest moda. To nie jest moda. Zresztą to nie jest moda. Zwierzę też czuje. Zwierzę też czuje. Zwierzę też ma uczucia. Czy zwierzę chce, żeby kurwa to było mu wypalone? Nie. No nie. No zwierzę nie ma wyboru. Zwierzę ma to wypalane, a dwa idzie na rzeź. Ktoś mi powie, bo zwierzęta od zawsze były hodowane na rzeź. Ale kto zaczął? Kto o tym zadecydował? Człowiek. Bo człowiek myśli, że jest panem świata. I teraz ja nawet ostatnio w jakimś wywiadzie mówiłem, człowiek jest takim panem świata, że jak tylko przyjdzie większa burza, to człowiek stra pod siebie. Bo robią się powodzie, podtopienia, tsunami, takie inne rzeczy. Robi się trzęsienie ziemi, ludzie są posrani, bo natura daje znać o sobie. My nie jesteśmy panami świata. I teraz przesłanie tego filmu było takie, że ogólnie poruszyło to całą Polskę,
plus jakąś tam część świata. No bo normalnie, że tam ludzie, z którymi ja współpracuję, jeżeli chodzi o ochronę zwierząt, o pomoc zwierzętom, przesyłali dalej. I teraz na przykład, jeżeli z jednego miliona ludzi zainteresowało się tym 10 osób, to już jest dla mnie sukces, bo to jest 10 osób przeciągniętych na tą stronę, prawda? Oczywiście znajduje się dużo ludzi, którzy nie szczędzą mi pochlebstw. Super, masz jaja z betonu i tak dalej. Ja to doceniam w jakiś sposób, ale ja się tym nie najem, ja nie uratuję tym zwierząt. To nie chodzi o to, że ja to zrobiłem dla poklasku, bo tak jak gdzieś tam już nawet słyszałem, że ja to robię, żeby zdobyć lajki i że moją wulgarnością i takimi rzeczami chcę swoją jakąś podtrzymać osobę, bo jestem już starym zawodnikiem, kaleką, który już nic nie znaczy. Nie interesuje mnie to. Jeżeli wszedłeś i to ci się podoba, pomóż, ale nie komentuj tego. Ja nie szukam tego, ja nie jestem próżny i pyszny. A jeżeli ci się nie podoba, to czemu w ogóle czemu zajrzałeś na moją stronę? To jest moja głowa i mój popis. Ja tego nie wrzuciłem do YouTube'a czy gdziekolwiek. Ja to wrzuciłem na swoją stronę Facebooka, na moją stronę. Tak jakbyś wszedł do mnie do pokoju i powiedział, zdejmij ten obraz, bo on mi się nie podoba. Wiesz, co chodzi. I to jest, przekaz jest taki, żeby ludzie zaczęli bardziej szanować. Już nawet nie chodzi mi o to, żeby ludzie przestali jeść zwierzęta, tylko żeby nawet te zwierzęta rzeźne, gospodarcze, konsumpcyjne nie były traktowane przedmiotowo. Tak, tylko po prostu, żeby z szacunkiem były traktowane, aczkolwiek wiesz, ja na przykład zwierzęta traktuję bardzo personalnie. Sam teraz na tą chwilę już jestem, ja nie wiem jak to nazwać, wegetarianinem, jaroszem, bo to jest, wiesz, weganinem prawdopodobnie nie zostanę nigdy, bo weganin odstawia wszystko, co pochodzi od zwierząt. Ale na przykład ja mam swoje kury. Kurki sobie latają, kurka pyknie jajeczko i jajeczko leży. Ja je zjem, ja je nie duszę, ja je nie trzymam w chowie klatkowym. Tak samo krowa. Chodzi sobie krówka, najedź się trawy. Ja muszę ją wydoić. Wydoję. No z tego mleka zrobię sobie, czy śmietanę, czy twarożek, czy żółty ser, czy coś. Ja nie podchodzę w takim celu konsumpcyjnym, wiesz, że z tych ferm jakichś takich tych. Tak. Teraz na przykład jestem tylko na rybach, no i na warzywach, prawda? Bardzo sporadycznie, to naprawdę to już graniczy o ułamek, ułamka, zjem drób. Ale czasami to po prostu już wymaga tego sytuacja zabiegania, wiesz, o co chodzi. Na przykład tak jak teraz jestem tutaj, będę jechał do domu, muszę coś zjeść, po trasie szybko zatrzymam się, no to może, nie wiem, zjem sobie kanapkę z jajkiem i z łososiem, jak będzie, jak nie będzie, no to zjem kanapkę z kurczakiem. No, w żadnej kategorii nie jem ssaków, to już nie jem ssaków 2,5 roku, to już wolę zjeść sobie czekolady i chipsy. Wiesz, chodzi w ten sposób. I to miało na celu, żeby jak najwięcej ludzi przeciągnąć na tą stronę i pokazać im, że to jest bardzo duży problem. Przecież nie chodzi o zwierzęta hodowlane, to chodzi o wszystko. Za 2 tygodnie idziemy do Skaryszewa ratować konie z starych rzeźnych. Tu chodzi o te zwierzęta, gdzie następna, wystarczy połączyć telewizję, następna hodowla jakaś pseudo została zamknięta, bo Ham traktował zwierzęta tylko w kategorii, wiesz, pieniężnej. I tylko o to chodzi w tym wszystkim. Marcinie, wymęczyłem cię troszeczkę, tych pytań było rzeczywiście sporo. Spodziewałem się właśnie, że ta rozmowa mniej więcej tak będzie wyglądała, że będziesz chciał troszeczkę pogadać, powiedzieć parę rzeczy od siebie. Bardzo mnie to cieszy, bo porozmawialiśmy nie tylko o MMA, nie tylko o KSW, tylko o rzeczach ważnych i nawet powiedziałbym ważniejszych niż tylko sport. Powiem tak, wracając jeszcze do walki. Około roku temu, dokładnie rok temu, też w maju była walka na gali KSW 35 w Sopocie. Był straszny boom na tą walkę, tak? No bo ja z Pudzianem tam walczyłem, tak? I teraz tak samo ja tłumaczyłem to swoim chłopakom na sali. Było na przykład 3 miesiące do walki. A jak tam, srak tam, tak tam. Miesiąc do walki, tydzień do walki. Walka. Dzień po walce, tydzień po walce, rok po walce. Co się zmieniło w moim życiu? Nic. Nic. Zmieniło się to, że dalej pomaga, mam więcej koni, mam więcej obowiązków. Walka jest tylko naszym epizodem, my nie jesteśmy żołnierzami. Przede wszystkim i obracamy się w jakimś takim BHP, bo jeżeli bylibyśmy żołnierzami, to już niestety, ale 2/3 z nas by już nie żyło. Nie żyło, bo byśmy się pozabijać czy coś. A druga sprawa też bardzo mi się nie podoba, to jest, widzisz, tak jak patrz, zobacz na co ludzie zwracają uwagę. Sport zawodowy, zawód, to jest mój zawód, sport zawodowy. Teraz to tak jak z samochodem, samochód ulepszasz. Nowe opony, lepsze paliwo, lepsza turbina, większa turbina, tak? Lepsze kable, świece, wszystko. Tak samo ja. Granice możliwości człowieka są ograniczone.
to tak jak na przykład na olimpiadzie w tym roku ktoś na 100 metrów zrobił 8 sekund, a za te 4 lata zrobi 6 sekund. Niemożliwa jest tak szybka ewolucja. Możliwa jest pobudzenie się wszelkiego rodzaju środkami. Ja w sporcie zawodowym robię to na własną odpowiedzialność. To jest moje zdrowie, tak? Jeżeli ktoś ma ochotę brać sterydy, chemię, jak łącznie jego sprawę i ktoś mówi, jak będą zabronione, to nie będzie nikt brał. No przecież są zabronione. No wszędzie są zabronione, wszędzie. Czy w MMA, czy w kulturystyce, czy w tym, w kolarstwie, wszędzie są zabronione, a wszędzie biorą. Czyli jeżeli by nie było, no to niech każdy do tego ma dostęp, tak? I teraz, ale zobacz na co nie zwracają uwagi. Na to, jak się zachowują zawodnicy. Czemu tak się zachowują? Czemu jakieś, kurwa, chore gadki? Ja już to kiedyś powtarzałem. Kiedyś ktoś trafi na kogoś, komu nie będzie się to podobało. Nie będzie się to podobało. Zejdzie z wagi, pójdą na zaplecze i wpierdoli mu, kurwa, sztachetę w łeb albo go, kurwa, zastrzeli gdzieś po trasie. Zobacz, ile teraz ostatnio się słucha w Rosji czy gdzieś tam w krajach, ilu ginie zawodników z takiej czy innej przyczyny. Czemu tak się dzieje? To powinno być zabronione. Nie powinno być tych trasztoków, bo co, bo to nakręci to oglądalność gali, czy większe pieniądze zarobią, bo tamto, to niech się wypnie, wysra się, zje to. To dopiero będzie oglądalność. To dopiero, aby o nich zrobi pałę. Wiesz, chodzi. Nie powinno być takich trasztoków, napinania się chorych tych, bo my nie jesteśmy żołnierzami. A później co? A później po gali przybijanie piony i uściski? No to jest słabe. To ja najpierw ktoś będzie się do mnie sadzić, będzie mnie złymi słowami jakimiś określał, a później myślę, że mu podam rękę. Bardzo mi się podoba podejście właśnie Fernando. Fernando podchodzi do tego jako sportowiec profesjonalny. Bardzo mi się podoba, jak na przykład, wiesz, dobrze się o mnie wypowiada, ja się bardzo dobrze o nim wypowiadam, wyjdziemy, będziemy się bili, mimo że jest ta otoczka cała, że Fernando, wiesz, człowiek głębokiej wiary, a ja satanista. Jaki satanista? Kto to jest, kurwa, satanista? Nie to, kurwa, kim jesteśmy, w co wierzymy, jakimi ludźmi jesteśmy z ocenia. Wiesz, co chodzi? I to jest fajne. O tym miłym i bardzo ważnym akcentem kończymy tę rozmowę. Marcin, nie ucieknij nam tylko od razu gdzieś tam dalej w wir obowiązków, bo rozmawiaj z Michałem, mamy dla zwierzaków troszeczkę karmy, no i chcielibyśmy oczywiście ją Tobie przekazać. Bardzo, bardzo dziękuję. Wujaszek Felicze, Marcin Różalski, zapraszam Was serdecznie do subskrybowania naszego oczywiście kanału internetowego, zaglądajcie na YouTube, udostępniajcie te rozmowy, jak Wam się podobają te wywiady, lajkujcie to, no i tyle. Piąteczka, pozdrawiamy.